Znajdujemy się w Raciborowicach, niewielkiej wsi położonej na północ od terenów dzisiejszej Nowej Huty. W dawnych czasach parafia Raciborowicka była bardzo duża, sięgała no, aż gdzieś prawie po dzisiejszy plac centralny. W jej skład wchodziły takie dzielnice dzisiejszej Nowej Huty, jak na przykład Bieńczyce czy Mistrzejowice. Ponieważ społeczeństwo Bieńczyc było o wiele prężniejsze, no, zresztą same Bieńczyce były jedną z największych wiosek pod Krakowem, tam najwcześniej powstała kaplica. Inaczej było z Mistrzejowicami. Dopiero kiedy władza zdecydowała się na polach mistrzejowickich wystawić 42-tysięczne osiedle, okazało się, że Arka Pana jest już za mała, a do Raciborowic mają ludzie z tego osiedla trochę za daleko. I właśnie tutaj, w ogrodzie przy parafii w Raciborowicach, ksiądz Józef Kurzeja przy pomocy cieśli z okolic swojej rodzinnej Limanowy zbił niewielką drewnianą konstrukcję, taką budkę 5 na 6 metrów, którą następnie potajemnie w nocy przewiózł i postawił w Mistrzejowicach. Żeby się mniej rzucała w oczy, kazał ją jeszcze pomalować na zielono. W ten sposób powstała słynna zielona budka. Miejsce to jest związane także z Janem Pawłem II, który w czasach, gdy był alumnem podziemnego seminarium duchownego w Krakowie, przyjeżdżał tutaj na wakacje skierowany przez księdza kardynała Sapiehę. Bywał tutaj też tuż po wojnie. Następny związek Raciborowic z Janem Pawłem II jest taki, że jedna z sióstr, która usługiwała Janowi Pawłowi II, pochodziła właśnie z tych terenów. Dzięki temu na parafii w Raciborowicach mamy niewielką salkę, gdzie zgromadzone są bardzo cenne pamiątki po Janie Pawle II. Kwartet Proforma z Poznania. Jest to zespół śpiewający piosenki Jacka Kaczmarskiego od wielu już lat. Zresztą zespół ten spotkał się z Jackiem Kaczmarskim tuż przed jego śmiercią i zagrał dla Jacka właściwie parę miesięcy tuż przed właśnie śmiercią samego autora. Dzisiaj mamy koncert, w którym chcemy pokazać właśnie ten niestereotypowy wizerunek, czyli odejść od politycznego Jacka Barda, Solidarności, tylko pokazać Jacka, który tworzy uniwersalne wartości, inspiruje się malarstwem, łączy teatr, muzykę, malarstwo, słowo, historię, czyli mnóstwo dziedzin. Szczyt widać poprzez drzewa, cel waszej drogi bliski stać. Puśćcie mnie na ziemię, co tam na szczycie ci. To dom na ciebie czeka, ramiona nasze niskie. U zbiegu ulic Cienistej i Kaczeńcowej do dziś dzień zachował się dawny rynek bieńczycki. Rynek ten istniał już w XIV wieku. Jest to więc jeden z najstarszych placów targowych na terenie Nowej Huty. Ale dla nas będzie ciekawsze to, że w którymś z okolicznych domów mieszkał Maciej Wielkus. I tenże Maciej Wielkus być może właśnie na tym rynku spotkał kanonika Sebastiana Sierakowskiego, do którego w XVIII wieku, na przełomie XVIII-XIX, należała ta wioska. Sebastian Sierakowski był bardzo zdolnym architektem i konstruktorem. Zainteresował się młodym Maciejem Wielkusem i wysłał go do nauki.
Wielgus wyrósł na bardzo wspaniały, choć samorodny talent. Robił kapliczki, remontował kościoły, niektóre też wystawił. Ze wspomnień Kazimierza Girtlera wiemy, że Maciej Wielgus wyremontował kościółek w Górce Kościelnickiej. Kościółek ten zgnił od spodu i Maciej Wielgus skonstruował machinę, przy pomocy której podniósł ten kościół do góry, wykonał nowy spód, zrobił tam podmurówkę. Był to człowiek tak zdolny, że Gazeta Warszawska w roku 1853 donosiła. Wykonał mnóstwo pomniejszych robót i robótek i, uwaga, sporządził sobie wózek, który sam bez pociągu jeździł. Atoli próby nie wypadły mu zupełnie po myśli. Postanowił przyrząd ten wydoskonalić. Żałuję, że nie miałem dotąd sposobności dowiedzieć się, czy zamiar ten doprowadził do skutku. A więc gdzieś w któryś z okolicznych chałup, gdzieś na tym miejscu oczywiście, znajdowała się chałupa, w której ponad 160 lat temu powstał pierwszy polski samochód. Drewniany samochód samojezdny konstrukcji chłopa z Bieńczyc Macieja Wielgusa.